Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy w Overwatcha, zagramy sobie Moirą, otworzymy 12 skrzynek, bo tyle udało mi się zgromadzić. Bardzo dużo ostatnio gram właśnie Moirą, żeby trochę się przetrenować przed rankedami. I co zrobimy jeszcze fajnego? Rzucimy okiem na skiny. Jakie Moira ma i tam różne pozycje, jakie przyjmuje. O, jakkolwiek by to nie brzmiało, miałem na myśli zwycięskie pozycje. Zapraszam bardzo serdecznie. Trochę zaspałem, ale już jestem. Ale sobie celownik zrobiłem. Chryste. Muszę go zmienić, bo przez... Regeneruje strukturę komórkową. Jeszcze trochę za mały jest. Przez poziom... Moja energia... Zajmujesz się! Do mnie! Jeśli ktoś szuka pary! Ładnie. Przez te wszystkie rzeczy, które się znajdują na środku ekranu. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Stawmy cię na nogi. Wypuszczam kulę. Milczenie jest zło. Tracę ją z pola widzenia. Ładnie, żeśmy zrobili, nie? Moja wola urzeczywistnia się. Taka jest moja wola. Leczę twoje obrażenia. Poddaj się mej woli. Dwóch zabitych. No, i elegancko. Porobieni. Żeście mi sugerowali, że za mało daje informacji na temat tego. Znaczy, za mało używam ulta. No, możliwe, że macie rację. Moja zdolność jest. Znowu trzeba cię ulec. Moja wola urzeczywistnia. Dwóch zabitych. Po górze uleczę twe rany. Uwaga, leci! Oh shit. Przyznaję, że ładnie mi ten Lucio porobił, ale nie sądzę, żeby im to miało pomóc. Stać! Ani kroku dalej! Shit. To cię wyleczy. Dobrze. Odcinamy drogę. Niedobrze. Trzeba poczekać na team. Spokojnie. Taka jest moja wola. Dobra, na tym skończymy. Widzę droga. Mocno. Kurde. Uf, kulka go załatwiła. Ach. Troszkę przesadziłem. Poddaj się mej woli. Ładnie, zrobione. Spodziewaj się. Taka jest moja wola. Chyba żeśmy sobie zasłużyli na wygraną. Kurczę, znowu zaspałem, ale tym razem to jest wina Windowsa. Jakąś wielką aktualizację zapowiada. Moc zniszczenia. Kto jej zatrzyma? Zregeneruj. Szlak. Nie zauważyłem, że ona strzela do mnie. Cel jest już aktywny.
to nie poszło zbyt dobrze. Ten celownik muszę nadal zmienić, bo jest przerażający. Zaboli tylko przez chwilę. Znowu trzeba je uleczyć. Odbijemy. Taka jest moja wola urzeczywistnia. To poprawi twój stan. Uwaga, leci! Dobra. Żyjemy. Zaboli tylko pusty. Heja! Myślałem, że się tu cofnie, a on zrobiła tylko niewidzialność. Moc zniszczenia. Opuszczają cię siły. Zrobieni? To przywróci ci siły. Zrobili całkiem ładnie. Mei się trochę boję, jak mnie przymrozi, no ale zawsze mam jakieś ucieczki, nie? Taniec, co faniec! Z takim dużym celownikiem jest coraz łatwiej. Wypuszczam kulę. Moje ciało ulega rozkładowi. Taka jest moja wola. Zmieńmy położenie. Poddajcie się mej woli! Poddaj się mej woli! Wypuszczam kulę! Więcej! Podkurzę mi lepiej teraz. Wracamy na górę. Wow, wow, wow. Co tu się stało? Coś mnie zablokowało. A chyba wpadłem w pułapkę Junkrata. No nic, nie mam pojęcia, co tam się stało. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Mają ten punkt. Wypuszczam kulę. Twoje ciało ulega rozpadowi. Stać! Ani kroku dalej! Przyjmuję cel! Taka jest moja wola. Jestem u celu! Wyjątka. Widzę, że potrzebujesz dobry. Ach! Niepowodzenia. Jeszcze mogłem wrócić, jakbym miał tego Shadow Stepa. Tam mógłbym wskoczyć, bo ona tak jakoś na przeszkodach podskakuje. Moc zniszczenia. Poddaj się mej woli. Zwycięstwo. No i pięknie. Najlepsze zagranie meczu. Ten koleś mnie rozwalał, uwielbiam go. A, ja tu się zaciąłem. Znaczy, a on stał obok chyba. Nie mogłem przejść. Kurde. O nie. Nie zasłużyłem sobie na obecność, to chociaż muszę zobaczyć wyniki. Dajmy temu Reinhardta, zawsze trzeba chwalić. Same brązy i srebra. Dobrze, dobrze. Tylko zwykłe skrzynki. Dawno nie otwierałem zwykłych skrzynek. Zobaczymy. Może coś dla mojej się przytrafi. Ojej. Niespecjalnie. Otwieramy dalej.
Kurde, doskonale się bawię tą Moirą. Część osób pytało o nerfa łaski. Ja mam nagranych kilka odcinków łaską po tym nerfie i straciła na jakości ta dziewczyna. I to nawet nie chodzi o to, że jest mniej przydatna, bo to się zdarza oczywiście po nerfach, ale o to, że to, co było skillowe, zostało zabrane. Takie dynamiczne elementy rozgrywki, jak skoczyć do sojusznika, ożywić go, uciec, wziąć udział w jakiejś akcji. Takich rzeczy nie powinno się nerfić. To... No ale no cóż, generalnie healerami, zwłaszcza taką łaską, gra się dosyć trudno, bo to nie jest jakaś taka rozgrywka, która budzi emocje straszne, nie? No na razie bez sensacji, nie? Tutaj u mnie. Więc trzeba zapewnić ludziom, którzy wybierają takie postacie, o proszę, nowa skórka. No, trzeba im dostarczyć chociaż trochę fanów tym, nie? I to zostało zabrane, uważam, że to są zupełnie niewłaściwe nerfy, no ale... O, a to jest poza. Bardzo ładnie. Ops. I tam jeszcze jeden skin był, no więc do Moiry coś tam wpada, no. Jakiś fiolet. O. No proszę. Sombrę też ostatnio częściej widuję, co mnie cieszy. W ogóle grając na tych... jak się nazywają te szybkie gry? O, no, grając na szybkich grach jest dużo szerszy zakres postaci. I to jest interesujące na swój sposób, ponieważ spotyka się takich bohaterów, których zazwyczaj nie widuje. I na przykład Sombra potrafi nieźle Moirze dowalić. No i to jest jakaś wiedza, która może być przydatna dla kogoś. Bo generalnie Moira to jest taka postać, na którą nie ma kontry takiej bezpośredniej. Niektórzy mówią, że Winston, ale ja osobiście z Winstonem nie mam większych problemów. Ale to też jest... Bywają dobrzy Winstonowie, jak i źli Winstonowie, nie? Znaczy słabi. Jakiś spray widzę. Użyjmy sobie. Ups. Ale o takich zależnościach to sobie jeszcze pogadamy potem, jak już Moira będzie na rankedach. No to też fajny skin. Niech będzie taki. Co, dzisiaj nie było żadnej legendy? Jak to nie było żadnej legendy? Jak to w ogóle jest możliwe, no? Zawsze jakieś legendy mi się trafiają. Genialnie. Muszę sobie ustawić te kwestie mówione, bo w grze jakoś tak nie mam. Nie wiem nawet, gdzie je mam na tych... Dużo dla Moiry, nie? W związku z tym, że pojawiają się te rzeczy, ze skrzynek wypadają, których się nie ma, no to jest... Ja mam dużo rzeczy, więc nic dziwnego, że w zasadzie 4 rzeczy dla Moiry wypadły, prawda? Bo to chyba też... no właśnie. No cóż, powiedziałbym, że taki bardzo opening przeciętny, niestety. Trudno się mówi. Ostatnio zdobyłem 2 nowe osiągnięcia, więc rzucę sobie na nie okiem z dumą. Pierwsze to jest podstawy trygonometrii, to dla Moiry są rzeczy. Ona jest nagradzana Graffiti Pixel, to są takie chyba trudniejsze osiągnięcia z tymi pikselami. Wykorzystaj w pełni oba rodzaje kuli biotycznej Moiry w szybkiej grze rywalizacji, nie umierając. Tu chodzi o to, by rzucić kulę leczenia i ona, by ona się zużyła do końca, oraz tą kulę zadającą obrażenia, by też się zużyła do końca. Co w zasadzie nie jest takie trudne, jakby się zastanowić, to Moirą się ginie bardzo rzadko. To znaczy można przetrwać całą grę, grając sprawnie i nie ginąc, niezależnie od wyniku. Bo Moira może nieźle uciec i może trzymać dystans i tak być nadal przydatna dla teamu i zagrożeniem dla przeciwników. Więc to chyba nie powinno być trudne do zrobienia. Ja to nawet nie zauważyłem, kiedy to zrobiłem. Podobnie zresztą z Antypodą. Zauważyłem achievement, ale nie robiłem tego specjalnie, o tak. Traf 7 celów jednocześnie koalescencją Moiry w szybkiej grze rywalizacji. Koalescencja, no to się dziwnie nazywa, ten ult, no ale mniejsza z tym. 7 postaci też nie jest tak łatwo trafić, chyba że są jakieś zgrupowane, wszystko zależy od mapy. W ogóle cała użyteczność Moiry bardzo mocno zależy od mapy. Ona jako indywidualna postać jest dobra niezależnie od tego, w którym miejscu jesteście, ale są takie miejsca, w których ona jest wybitna, gdzie są zamknięte przestrzenie, gdzie możecie kulę rzucić taką zadającą obrażenia, stanowiąc spore zagrożenie dla przeciwników. Ja w ogóle zwróciłem uwagę na to, że Moira świetnie radzi sobie z takimi postaciami, które gdzieś wlezą na górę, stoją w jakimś zakątku
i ostrzeliwują przeciwników. Na przykład złomierz często wchodzi do jakiejś niszy i stamtąd strzela i ciężko go trafić, bo się chowa. Te jego kule lecą po paraboli, więc nawet się nie musi za bardzo wychylać. I kiedy mu się wrzuci kulę Moiry do tej niszy, to ona go bardzo często zabija. Albo przynajmniej wystraszy z tamtego miejsca i wydaje mi się, że ta postać jest bardzo przemyślana. Ona jest bardzo dopasowana do zapotrzebowania. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest jakby przemyślane od początku do końca, ale na przykład Moira stanowi spore zagrożenie dla Fary, ponieważ można ją nieźle ściągnąć, tą Farę. Ja nieraz zresztą w tych grach, które wam pokazuję, zabijałem Farę i cieszę się niezmiernie, ponieważ uważam, że Fara miała zbyt łatwo. Jeżeli ktoś dobrze grał Farą, to miał niesamowitą przewagę nad rywalami, więc wydaje mi się, że Moira jest odpowiedzią na wszystkie te postacie, które stanowią duży problem i które miały zbyt wiele swobody. Genji, Smuga, Złomiarz, Hanzo, Wdowa, takie postacie, które albo są szybkie i trudne do trafienia, albo się gdzieś chowają, no to Moira z nimi sobie radzi nieźle. I to Moira to nie jest taka postać, ja widzicie, rozgadałem się, ja to w ogóle nie miałem takiego pomysłu jeszcze teraz, ale Moira to jest taka postać, która potrafi sobie poradzić z każdym przeciwnikiem praktycznie. Nie ma takiego wroga, który się nagle pojawi i trzeba uciec. Ale z nią też każdy może sobie poradzić, więc moim zdaniem ona jest bardzo, bardzo zbalansowana. No i z jednej strony nie wymaga aima, więc można by powiedzieć, że nie wymaga skilla, ale z drugiej strony znajomość i to instynktowne użycie jej umiejętności, wiedza o tym, gdzie, kiedy używać, jak wykorzystywać tego Shadow Stepa. Wiem, że to się nie nazywa Shadow Step, ale ja lubię tak to nazywać. Dużo jest takich niuansów w tej postaci. Bardzo, bardzo przyjemnie się nią gra. No ale dobra, za dużo niepotrzebnego gadulstwa chyba. Punkt na bunt. Jest moja wola. Pierwsza runda. Prosto w chmur! Wynik? No cóż, no. Do jednego. 5, 4. No to lecimy. Może teraz będzie lepiej. Druga runda. Pójdziemy sobie górą. Tam można tą kulę wrzucić, ona się nieźle trzyma. Moja wola urzeczywistnia. Ach, źle się wychyliłem, cholera. Trzeba było cofnąć się z innej strony. No mają to niestety. Ja też się nie popisałem za bardzo. To cię wyleczy. Moc zniszczenia. Do niczego więcej się nie przyda. Jeśli chcemy zrobić postępy, musimy zająć cel. Znajdźmy ich słaby punkt i zajmijmy cel. Taka jest. Shit, ale mnie wypchnął. No nie wierzę, what the fuck? Ile miałem życia? No najważniejsze, że mamy ten punkt. Przy osobiste porażki, no zdarzają się, no co zrobić. No kurde, na jeden strzał? No nic, trudno się mówi. Zajmuję cel! Zaboli tylko przez chwilę. No i już.
Moja wola urzeczywistnia się. Poddaj się mej woli. Sniper! Musimy zachować czujność. Moja wola urzeczywistnia się. Paliłem ulta, byłem pewny, że tam są. Zaboli tylko przez... Czujcie spokojnie. Meteor uderza! Gdzie ten meteor uderza? Już uderzył? Niech to... O kurde. Ale go dopadła. O ja pierdzielę, ale ta wdowa kosi. Taka jest moja wola. Nauka to podnieść. Poddajcie się mej woli! Jej, mamy to. Pozwól, że uleczę twe rany. To była ciężka runda, szczerze mówiąc. Znaczy właściwie ta pierwsza była ciężka bardziej. No, z takim celownikiem mogę grać. Trochę przezierny, ale widoczny. Przy Majrze to jest ważne. Jak na mój gust przynajmniej. Zaboli tylko przez chwilę. Regenerujecie. Najważniejsza jest cholerna fara. Moja strona zajmuje pozycję. Zajmujemy. Jest już aktywny. Zajmuję to. Twoja energia płynie. Ach. Kurde, mogłem. No dobra. Mogłem uciec, ale chciałem rozwalić tą farę. Efekt jest pozytywny, widzę. Przełomowe osiągnięcie. Powinniśmy... A, nie, nie łapiemy tego. Sniper! Dobra, spokojnie. No chyba jednak łapiemy to. Moc zniszczenia! O kurde. Potrzebuję lekarza. Ładnie. Dostała od wdowy. Potrzebuję lekarza. Cały zdrowy jesteś. Potrzebuję lekarza. Zaboli tylko przez chwilę. No kurde, ale się fatalnie odbiło. Ale może jeszcze tam wróci. Potrzebuję lekarza. Wróciło. Słabniesz. Taka jest moja wola. Poczujcie ukojenie. O, dzięki stary. Poddajcie się mej woli! Znowu trzeba cię uleczyć. Moja wola urzeczywistnia się. Nieźle, jak kulkę zeniata daje, to nieźle schodzą. Moc zniszczenia. Chyba już sobie odpuścili. Nieprzyjaciele są wśród nas. Mój stan uległ poprawie. To cię wyleczy. Poddaj się mej woli. Wypuszczam kulę. Chodź do wyszka. Więcej. Mocne brzmienie!
Moja wola urzeczywistnia się. Taka jest moja wola. Dwóch zabijek. Nie pozwolę się zatrzymać. I elegancko. Też taki mecz, kurde. Niepewny. Zresztą nie, mieliśmy przewagę. Potem w drugiej, w trzeciej rundzie już zupełną. O, ja pierniczę. Ona to pocisnęła strasznie. Ale wychodzili bardzo powolutku, nie? Jasne, więc... Naprawdę ładnie. Dajmy Zeniacie, Zeniata ładnie grał. I to zobaczymy jeszcze, co mi się udało nakręcić.